lecą i właśnie widzę, jak wiele ludzi przychodzi na takie nabożeństwa, na takie uroczystości. I co mnie zawsze uderza i wzrusza, kiedy noszę te relikwie, to ludzie klękają. Klękają tak jak przy Najświętszym Sakramencie. I to jest właśnie ta moc, która właśnie płynie od Jana Pawła II. Po raz pierwszy takie coś przeżyłem, kiedy Ojciec Święty był w Lourdes. To była ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego, międzynarodowa pielgrzymka Ojca Świętego. I wtedy, kiedy przejeżdżał między ulicami, między sektorami, była odprawiany różaniec, stacje poszczególne, to kiedy przejeżdżał, to właśnie ludzie uklękali. Tego nigdy wcześniej nie było. I to jest ta moc, ten charyzma od Jana Pawła II. Na razie tak nie myślałem o kolejnej książce. To takie proste rzeczy zostały przekazane. Myślę, że teraz by trzeba było coś głębszego napisać, ale to już wtedy trzeba troszeczkę więcej czasu, więcej zamyśleń.